Witam serdecznie. Dziś zaprezentuję Państwu, jak wygląda proces przenoszenia kodów z pilota marki Horman na pilota marki Proxima. Proxima spółka jawna jest niezależnym producentem urządzeń elektronicznych. Nazwa innego producenta automatyki bramowej została wymieniona wyłącznie w celu informacyjnym, aby wyjaśnić przeznaczenie produktów firmy Proxima. Pierwszy przycisk pilota marki Horman jest zaprogramowany do odbiornika NMH1 marki Proxima. Przycisk pilota Proxima jest niezaprogramowany. Teraz będziemy przenosić kody z pierwszego przycisku pilota Horman na pierwszy przycisk pilota Proxima. Zaczynamy. Musimy przytrzymać przycisk w pilocie Proxima przez około 30 sekund. Przez 30 sekund dioda w pilocie będzie świeciła kolorem zielonym, następnie zgaśnie. Przez 10 sekund będzie zgaszona i po 10 sekundach zaświeci na czerwono. Wtedy puszczamy przycisk pilota. Dioda zgasła. Przez 10 sekund nie będzie świeciła. Puszczamy przycisk. W tym momencie pilot jest w menu. Przenosimy pierwszy przycisk na pierwszy przycisk. Naciskamy przycisk w pilocie Proxima. Dioda świeci na zielono. Jak raz mrugnie na czerwono, puszczamy. I teraz wysyłamy kod z pilota Horman. Pilot Proxima przejął kody z pilota Horman. Czekamy, aż pilot wyjdzie z menu. Sprawdzamy. Pilot współpracuje z odbiornikiem. Dzięki bardzo. Więcej szczegółów od doradców handlowych oraz na proxima.pl. Jeśli chcesz być na bieżąco z ofertą Proximy, to kliknij na przycisk subskrybuj. Zapraszamy także na nasz facebookowy profil.